Witaj serdecznie tuż przed webinarem. Ja z reguły na pół godziny przed webinarem nagrywam takie krótkie wideo powitalne, czy krótką sytuację, żeby pokazać Wam, co się dzieje, że wchodzimy za chwilę na żywe wykresy, że rzeczywiście tutaj jesteśmy. Wyjdę na zewnątrz na chwilę, bo w domu tutaj przy mojej stacji roboczej być może widzicie, że jest trochę ciemno. Tak trochę ciemnawo z rana, bo popaduje deszcz. W ostatnie dni u Was jest godzina 19.20, u mnie jest dopiero godzina 12. Przed chwilą mechanik przed domem rozgrzewał jeden z samochodów, czy właściwie zabrał jeden za... O, tam widzicie, auto mechanika stoi. Jeden samochód tutaj stoi, taki Volkswagen Beetle, i zniknął na chwilę, czy pojechał się rozgrzać. Ale to, co chcę Wam powiedzieć, to pozdrawiam Was serdecznie. Zaczynamy nowy cykl nauki w styczniu. To jest właśnie ten webinar, na którym dzisiaj jesteś. To jest nowy cykl nauki, gdzie zaczynamy od zera. Kurs mentoringowy 3-miesięczny, czyli nauka od podstaw, powtarzając się układy, jak wchodzić w rynek, jak kontynuujemy pozycję, jak zamykamy z zyskiem, jak zarabiamy pierwszy $1000, jak zamykamy pozycję później rzędu 12, 20, 44 tysięcy dolarów. Takie wielkości spotkasz w naszej grupie. Zobaczysz też wyniki naszych kursantów, czytaj Twoje, Wasze, ludzi, którzy już tygodnie przeszli podobne szkolenie. Także zapraszam serdecznie. Wskakujemy teraz na webinar, także przejmuję głos na żywo. Będą pytania, będą odpowiedzi i mam na myśli, będzie odrobina dobrej zabawy, czy po prostu fajne spotkanie na żywo z wykresami w tle. Także pozdrawiam, no, do usłyszenia. Witam, witam serdecznie. Jesteśmy teraz już na żywo. Dajcie znać, jak mnie słychać, od 0 do 10. U nas, słuchajcie, spadł deszcz, przed chwilą tak lało, że być może będzie słychać w mikrofonie. Małe odgłosy z zewnątrz, bo mam tutaj otwarte okna. Dzisiejszy tytuł webinaru 10 na 10. Wszyscy słyszą dobrze. Jeżeli ktoś będzie miał problem z dźwiękiem, to pamiętajcie, żeby oglądać w Google Chrome, czyli w przeglądarce Chrome, bo tam najlepiej działają, no przynajmniej większość platform, czy ta platforma, tak? Także powinniście widzieć slajd, pomogę Tobie zarobić pierwszy $1000. Tak mogłoby się nazywać tak naprawdę każde nasze szkolenie, w którym pokazujemy 12 powtarzających się układów. Dzisiaj to jest potężny wstęp na początku roku, czyli zaczynamy naukę od zera. Leszek pisze, że u Was popaduje śnieg. Także na początku, tak jak Mikołaj pisze na czacie, to dobry test na cierpliwość. I ja zawsze patrzę, słuchajcie, jak przed webinarem. Patrzę, jak przed webinarem tej cierpliwości brakuje, a to jest podstawa w tradingu, tak? 3-5 minut, jak nie jesteśmy w stanie cierpliwie poczekać, albo chodzą nam tysiące myśli po głowie, to wtedy odsyłam nas wszystkich do kursu psychologicznego, o którym też troszeczkę usłyszycie dzisiaj. Czytaj, jak tradować, jak się wyszkolić, jak poprawić swoją psychologię w handlu generalnie. Także witam Was serdecznie jeszcze raz. Dajcie znać, czy widać pulpit na żywo. Powinien być widoczny teraz inny slajd. Dajcie znać, czy widać mój slajd ze zdjęciem. To jest pytanie do Was teraz. Jest OK. Dobra. Jest OK. Dobrze, dajcie znać w międzyczasie, skąd jesteście. To jest pierwsze pytanie. Czasami będę pytał Was o różne kwestie z życia czy z handlu. Za chwilę pokażę, czego dowiecie się, dlaczego warto zostać te 45-65 minut z nami dzisiaj na spotkaniu. Hubert, Wrocław, Bydgoszcz, o, dwie osoby z Bydgoszczy. Zakopane, skąd jeszcze jesteście? Niemcy, Iwona z Holandii, skąd jeszcze nadajemy? Pokażę tutaj na chwilę czat. Kędzierzyn, Koźle, Siewierz, Wrocław, Elbląg, Kołobrzeg, Litwa. Generalnie widzicie na spotkaniu, że ludzie z całego kraju, z Hiszpanii, z Anglii, z Niemiec, z Holandii, czasami również z Meksyku, tak jak ja nadaję dzisiaj z południa Meksyku, UK, Legnica. Pozdrawiam Was serdecznie. Tu jest moje zdjęcie, z tej strony Wiśniewski Michał.
Jestem założycielem strony forexjesttrader.pl, który to projekt jako jeden z nielicznych funkcjonuje od 2010 roku, jako jeden z nielicznych na świecie, bo forex ogólnie, czy zaawansowane rynki finansowe, lewarowane, z dużym lewarem finansowym, za chwilę wyjaśnię, czy dzisiaj dowiesz się trochę więcej na ten temat również, czyli jak tysiącem czy 2000 złotych można operować kapitałem rzędu 40, 50 czy 80, 100 tysięcy złotych, tak? Mając jedynie 2000 złotych na koncie, to jest ewenement tego rynku. Także ja profesjonalnie zajmuję się tym od 2010 roku i projekt ten jest taką reprezentacją profesjonalnego handlu, natomiast moje doświadczenie jest ponad 15 lat na akcjach, na rynku forex, na rynku futures. Trochę więcej za chwilę o tym usłyszysz, tak? Natomiast dlaczego warto dzisiaj zostać na spotkaniu, czyli co będziemy robili, tak? Tu jest kolejny slajd, słuchaj, czego nauczysz się dzisiaj w 60 minut, tak? Pokażę tobie, jak zarobić pierwszy $1000, tutaj brakuje w prezentacji USD, tak? Jak zarobić pierwszy $1000 w powtarzalny sposób, w transakcjach 350, 250, $500. Dalej też będzie o tym 3-miesięczny kurs. Dzisiaj jest start tego kursu, także możesz odebrać tą wiedzę całkowicie bezpłatnie, wyciągnąć to, co potrzebujesz do swojego handlu na ten moment, na ten tydzień, na ten dzień, na ten miesiąc, tak? Będę mówił powoli, zmierzał do tego, żeby pokazać wam, w jaki sposób zarobiłem 528 tysięcy dolarów w roku, nawet nie ostatnim, czyli nie tym 2020, ale roku 2019. I o tym też będzie projekt Forex jest Trading w Stanach, który właśnie odpalamy, gdzie tego typu kurs będzie kosztował, najtańszy kurs na wideo, ponad 5 tysięcy dolarów. Tutaj natomiast polskie kursy są sporo tańsze i również na żywo prowadzone przez 3 miesiące. Także nasze polskie kursy mają pełny pakiet na wideo potężny, o czym usłyszysz nieco później, czy na koniec spotkania, jak również pełne szkolenie na żywo, czyli to, co jest najbardziej wartościowe, trady, transakcje na żywo, trading na platformie. Być może będę miał szansę dzisiaj wam też pokazać, jak szybko przelecimy przez kilka slajdów. Będę też pokazywał wyniki kursantów, czyli wasze, w grupie naszej mentoringowej, zamkniętej grupie. Jak przejdę do strony internetowej, czy pokażę wam na Facebooku. Na razie w telegraficznym skrócie pokażę wam, ok? To jest grupa otwarta na Facebooku, która ma 10 tysięcy, prawie 10 tysięcy członków. Jest też grupa zamknięta, która ma 680 członków, jak na razie, czyli ludzie po naszych szkoleniach, czy w trakcie kursu. I tutaj mamy, słuchajcie, transakcje. Mamy transakcje wasze, bezpośrednio transakcje, w jaki sposób zarabiacie już tradując naszą metodą, czyli powtarzających się układów, czyli w jaki sposób powtarzają się układy na rynku. Tego dowiesz za chwilę, dowiesz się tego właśnie na spotkaniu, jaki jest najczęściej powtarzający się układ, co ostatnio działo się podczas kilku dni i przejdziemy właśnie do tych waszych tradeów, czyli jak wy tradujecie, zobacz. To są podobne trady, które się powtarzają. Ci, którzy mają styczność z naszą grupą, to już dokładnie wiedzą, o czym mówię. Ci, którzy dopiero poznają naszą metodę czy strategię, czy co, to z czego korzystacie wy od blisko dekady, będziecie mogli się tego dzisiaj nauczyć w przyspieszonym tempie, czy wziąć udział w profesjonalnym kursie. Także za chwilę do tego, słuchajcie, wrócimy, tak? Czego jeszcze dzisiaj się nauczysz? W jaki sposób tradujemy na różnych instrumentach, czyli nie tylko na rynku forex, ale również na akcjach, na kryptowalutach, na rynku futures, bo na wszystkich instrumentach wykorzystujemy tego typu układy powtarzające się, tak? Na eurodolarze, na oil, na ropie, czyli na gold, na złocie, na akcjach typu Tesla, American Airlines, Amazon, to dzisiaj będę pokazywał, także to spotkanie, słuchajcie, nie jest typowym spotkaniem prezentacyjnym, tylko bardziej jest bardzo dynamicznym przechodzeniem pomiędzy wykresami typu Bitcoin, tak jak tutaj patrzycie na wykres, niesamowite wzrosty. O tym pisałem do was mailowo na przestrzeni ostatniego miesiąca, gdzie można było z 10 tysięcy zrobić 20, 30 czy więcej tysięcy kapitału dosłownie. W jaki sposób niektóre akcje w ciągu miesiąca, tak jak patrzymy na akcję Tesla Motors tutaj, przykładowo z $800 wzrosły na 860. Często to jest 5-10% wzrostu, gdzie jak lewarujemy przykładowo ten zysk, to może się okazać, że możesz mieć 20, 30, 40% zysku w przeciągu tygodnia, dwóch, a nie przeciągu roku czy dwóch. Akcje American Airlines przykładowo, za chwilę do tego wrócimy. Także będziemy wracali do wykresów na żywo, jak również przejdziemy do
platformy. Próbuję tutaj odpalić. Słuchajcie, patrzę, gdzie mam platformę odpaloną, tak? Także będzie sporo nauki na żywo. Pokażę, co robimy w praktyce. Tu już mam odpaloną platformę, także zajrzymy za chwilę na powtarzające się platformy, na powtarzające się układy, sorry, na platformie. Także pokażę Wam momenty, które najszybciej powodowały zysk, czy najłatwiej na nich zarobić w powtarzalny sposób. Zobaczycie, jak to robią nasi kursanci i jak ja to robię od ponad dekady. Właściwie od 2008 roku to był taki moment na rynku Forex, kiedy zająłem się praktycznie tylko tym rynkiem i tradowaniem. Również jak zostaniesz do końca, otrzymasz checklistę oraz zobaczysz przykłady transakcji. Checklista to jest lista sprawdzająca do zajęcia pozycji. Już pokazuję, jak to wygląda w praktyce. Jeżeli ktoś z Was jeszcze nie miał szansy ściągnąć sobie takiej listy, czy skorzystać z niej. Szukam, patrzę, gdzie jest tutaj checklista. O, tu jest checklista, słuchajcie. Także tak wygląda checklista. To otrzymasz link do tej checklisty na końcu spotkania. A ja spróbuję sobie czytać, słuchajcie, co jest na czacie, o co pytacie, co się dzieje, tak? Pierwsze pytanie do Was. Jak myślicie, ile normalnie, pytanie do Was na czacie, tak? Ile normalnie w normalnych warunkach dla przeciętnej osoby zajmuje nauka na rynku finansowym? Mam na myśli obojętnie, czy akcji, czy Forex. Mówimy tutaj, że z 10 tysięcy chcesz zarobić regularnie, podwoić to, 20 tysięcy zrobić. Obojętnie, czy to będzie miesiąc zajmowało, czy 12 miesięcy, czy 16 miesięcy. Ze 100 tysięcy chcemy zrobić 200. Jak myślicie, ile czasu nauki jest potrzebne, żeby osiągnąć tego typu wyniki? To jest pierwsze pytanie do Was, a ja w międzyczasie patrzę na czat, pokażę Wam kilka elementów z mojego życia, czy drobny wstęp tak naprawdę, żebyście trochę lepiej zrozumieli, na czym polega ten rynek, jaki proces ja musiałem przejść, jaki proces Wy możecie przejść w praktyce. Ale nie do końca taki jak ja, tak? Nie do końca taki jak ja, bo mój proces był nieco wydłużony, czy taki właśnie regularny. Tak jak piszecie, rok czasu, kilka lat, pięć lat, trzy lata, pół roku ktoś pisze, tak? Kwestia indywidualna, Joanna pisze. Tak, zgadza się, każdy indywidualnie przychodzi ten proces, ale z reguły inwestorzy, którzy mają doświadczenie i sami próbowali osiągnąć tego typu wyniki, to jest to 3, 5, często 7 lat w praktyce słyszę, tak? Także często są to lata nauki samodzielnej, póki nie odkryjemy właśnie powtarzalności na rynku tego, co możecie doświadczyć z nami od razu już podczas pierwszej lekcji, tak jak dzisiaj, na żywo, tak? Także pod tytuł tego spotkania to poznaj 12 powtarzających się układów, tak? W jaki sposób odbieramy w przyspieszonym i w średnioterminowym czasie zyski z powtarzających się układów, tak? Także ponownie z tej strony witajcie serdecznie, Michał Wiśniewski. Ja pochodzę ze Szczecina oryginalnie. Projekt Forex jest Trader prowadzę od 2010 roku, oficjalnie przynajmniej, tak? Na naszej stronie internetowej. Odrobinę opowiem Wam o swojej historii, jak ze Szczecina przeprowadziłem się na południe Meksyku, to jest na Wybrzeżu Karaibskim, mieszkam od 2012 roku oraz pokażę Tobie dwa najczęściej powtarzające się układy, co najmniej dwa, dzisiaj spojrzymy na wykresy, to co dzieje się aktualnie, tak? Oraz wiele innych kwestii poruszymy dzisiaj. Jak odebrać właśnie pierwszy $1000 na rynku? Powoli zacznę przygotowywać się do tego, żebyś powtarzał tego typu transakcje, tak? W jaki sposób odbieramy 30 tysięcy złotych i więcej miesięcznie z rynku? Nie tylko ja, ale dziesiątki naszych kursantów, co za chwilę też w grupie na Facebooku pokażemy trady, wyniki finansowe, tak? Ludzi, którzy już to odbierają. Także jest to jedna z niewielu grup w Polsce, a także na świecie, myślę, w skali świata, gdzie Wy pokazujecie to, co ja zacząłem, czym zacząłem się dzielić 10 lat temu i Wy pokazujecie na wykresach, na żywo aktualnych swoich screenów, realnych transakcji, pokazujecie w grupie, często w czasie rzeczywistym wręcz są wrzucane te trady, tak? Także pokażę Ci też kilka trików czy sekret, w jaki sposób wykorzystują milionerzy rynek, nie tylko na rynku Forex, ale w różnych momentach, powtarzalność różnych kwestii na rynku, tak? Między innymi trzy testy, czyli w jaki sposób rynek wykonuje testy, słuchaj, w różnych momentach, na różnych wykresach. Próbuję tutaj, słuchaj, spojrzeć na platformę, tak?
Czyli w jaki sposób rynek wykonuje tego typu zachowania, do czego za chwilę przejdziemy, tak? Że schodzi rynek w dół, testuje, agresywnie odwraca i niektóre z tych momentów są bardzo ciekawe do zajęcia pozycji długich czy odwrotnych, czy no właśnie, tego dowiesz się niedługo na spotkaniu, tak? Jakie pozycje, gdzie zajmujemy, co się dzieje w praktyce, czego możesz się nauczyć najszybciej, czyli jak najszybciej wypracować ten zysk, tak? Bo to nie sposób wypracować zysk, słuchaj, na przestrzeni 10 lat nauki, ale myślę na przestrzeni miesięcy czy nawet tygodni czasu jest to możliwe, tak? Także pokażę tobie dzisiaj, jak zarabiają osoby takie jak ty, które dopiero co nauczyły się tego, co pokazujemy na przykładach transakcji. Potrzebujesz na pewno komputer lub telefon oraz jedną czy dwie godziny w tygodniu na start do tego, żeby zacząć. Natomiast słuchajcie, moja historia, postaram się tak skrócić w kilku słowach to, co działo się na przestrzeni ostatnich 15-20 lat. Czasami słyszysz historię ludzi, którzy osiągnęli sukces na rynku finansowym czy w różnych firmach, są potężnymi traderami czy zarządzającymi jakichś funduszy i z reguły jest to podobna historia, typu przeszli jakiś bardzo prestiżowy uniwersytet, czyli byli w jakiejś zamożnej szkole, był to Oxford czy Harvard, czy jeszcze jakiś ważny czy fajny uniwersytet w Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych, to już nas naprowadza wtedy, że czasami to nie są przeciętni ludzie. Kolokwialnie mówiąc, to są ludzie, którzy wyglądają przeciętnie, czy ubierają się w szare, zwykłe garnitury, ale to są osoby często, które kolokwialnie mówiąc mają łeb jak sklep. W Polsce kiedyś tak się mówiło, tak? Czy tam mają nieprzeciętne IQ albo jakieś predyspozycje do tego, żeby osiągać sukces, czy powtarzać kwestie, albo pracować po 14 godzin dziennie. Moja historia, słuchajcie, w ogóle nie jest taka, bo ani nie mam jakiejś nieprzeciętnej wiedzy ogólnej odnośnie finansów, mimo tego, że mam doświadczenie kilkunastu lat w praktyce wykonywania transakcji, to nie przyszedłem wiedzy uniwersyteckiej, czy nie przychodziłem takiego wykształcenia, mimo tego, że pracowałem później w domu tradingowym i postanowiłem, że przejdę tu po prostu w praktyce, tak? Ale nie mam nieprzeciętnego IQ ani żadnych zdolności, nie pochodzę też z żadnej specjalnej czy zamożnej rodziny, nie miałem też żadnych możliwości wyjazdów ani za granicę, jak byłem młodszym człowiekiem czy na studiach. Sam pracowałem przykładowo w Stanach Zjednoczonych, utrzymując się samodzielnie, 3 miesiące pracując na 2 etaty. Także w tych latach właśnie wykonywałem pierwsze transakcje na rynkach finansowych typu Forex, a jeszcze wcześniej, w roku 95, dosłownie jako kilkunastoletni chłopak, zakupiłem pierwsze akcje Dębicy. To był taki mój start i pierwsze sparzenie się z rynkiem, czy poparzenie się delikatne, bo na tych akcjach musiałem czekać około 1,5 roku, żeby po spadku, który one zaliczyły, żeby wylądowały na tej samej pozycji, w tej samej cenie, po której ją zakupiłem. To mi pokazało, że nie wystarczy tylko wejść w pozycję i czekać, czyli nie wystarczy tylko kupić akcję i czekać przykładowo rok czy 2 lata, tak? To były połowa lat 90. Trading wtedy wyglądał całkiem inaczej niż dzisiaj. To była taka bolesna lekcja, słuchajcie, że na niektórych instrumentach trzeba sporo czekać, że trading nie jest taki łatwy i później kolejne etapy przechodziłem handlu, również trzymając czasami pozycję po rok, 2, 3 niektórych akcji, ale w latach 2002-2006 uczyłem się już tradować mniejszymi, większymi pakietami akcji po 10, 20, 30, po 5 tysięcy złotych, kupując pojedyncze pakiety akcji. Wtedy jeszcze potrzebowałeś kapitał, czyli jak chciałeś kupić akcji za 50 tysięcy złotych, żeby ten wzrost 10-20% dał ci te 5-10 tysięcy złotych, wtedy potrzebowałeś te 50 tysięcy złotych mieć na koncie. Dzisiaj na rynku Forex, czy na rynku kontraktów firm, kontraktów terminowych, nie potrzebujesz mieć 50 tysięcy złotych, żeby zarządzać kwotą 50 czy 100 tysięcy złotych. Wręcz odwrotnie, potrzebujesz 1000 czy 2000, 5000 złotych na koncie, czyli symbolicznej kwoty w porównaniu do tego, czym będziemy obracali. To jest synonim czy metafora tak zwanego lewara czy dźwigni finansowej, że co oznacza w praktyce, żeby zarządzać kapitałem 100 tysięcy złotych, może napiszę tutaj, żeby zarządzać kapitałem, czyli obracać 100 tysiącami złotych, tak naprawdę potrzebujesz 5-10 tysięcy złotych. To jest rynek Forex, to są kontrakty terminowe, to jest tak zwana dźwignia, to jest lewar, tak? Także, słuchajcie, moja historia, nie będę tutaj przerabiał całej mojej historii,
W 2009 roku zaprzestałem pracy w banku, pracowałem w Citigroup przez jakiś czas, przez 2 lata. Przeprowadziłem się do Warszawy, do domu tradingowego, w nadziei na to, że uda mi się w przeciągu kwartału, bo tam kwartalne jest rozliczenie, słuchajcie, zysków traderów, tak? Miałem nadzieję, że w którymś kwartale, być może na początku, być może trochę później, uda mi się zarobić te pierwsze 50-100 tysięcy funtów kwartalnie. Teraz pytanie do Was. Kiedyś pytałem już na spotkaniu, jak myślicie, najlepsi traderzy, nie najlepszy trader, ale grupa najlepszych traderów w domu tradingowym kwartalnie w funtach, jak wyglądały ich zarobki? Czyli kwartalnie na 3 miesiące bonusu, bonus to było 60 czy 70% ogólnie z tego, co wypracowali na rynku, czyli całej prowizji ze wszystkich tradeów. Jak myślicie, na 3 miesiące najlepsze wyniki 3-miesięczne traderów, grupy traderów, nie najlepszego jednego pojedynczego najlepszego tradera, ale grupy przeciętnie. Jak myślicie, ile, jakie to były kwoty? Piszecie na czacie tutaj, Janek pisze 15 tysięcy, 15K, tak? W Stanach i ogólnie na świecie, słuchajcie, piszemy 15K jako 15 kilo. Kilo to jest 1000, tak jak 1 kilogram to jest 1000 miligramów, tak? Czy 1000 gramów, sorry. 1000 gramów to jest 1 kilogram, także piszemy zawsze 10 czy 20K, tak jak widzę, już jesteście wprawieni w tym, tak? 150K, 250, 20K. Rozrzut tutaj opinii, zobaczcie, 10K. Sugerujecie, że pomiędzy 15 a 250 tysięcy funtów, tak? Otóż osoby, które podawały większe liczby, były bliżej. Ja tutaj piszę na czacie, że wyniki finansowe z 3 miesięcy traderów były bliżej 200-300 tysięcy funtów, te lepsze czy najlepsze wyniki, a generalnie można by to ująć w przedziale 100-300 tysięcy funtów na 3 miesiące zarobków traderów. Więc ja miałem nadzieję, że o ile niekoniecznie muszę zarobić pierwszy $1 000 000, ale chociaż 1 000 000 złotych rocznie albo 500 000, teraz jak myślicie, czy udało mi się zarobić w domu tradingowym z całą motywacją, z całym tym, że musiałem przeprowadzić się ze Szczecina, zostawić rodzinę, mieszkanie, przeprowadzić się do Warszawy, gdzie nie znałem praktycznie nikogo. Oprócz 2 osób w Warszawie na krzyż tam jakichś przeciętnych znajomych nie miałem, słuchajcie, nikogo w stolicy. A mimo tego przyprowadziłem się do domu tradingowego, rzuciłem fajną pracę w Citigroup, gdzie pracowałem w bardzo fajnym oddziale, z fajnymi ludźmi. Zarabiałem średnio 5,5 tysiąca miesięcznie, a to było, słuchajcie, 15 lat temu. Jak na kogoś po studiach 5,5 tysiąca netto, czyli brutto zarabiałem około 8-9 tysięcy miesięcznie w banku wtedy, to nie było źle jak na studenta, ale czy poststudenta, który ma 25-26 lat, młody człowiek, ale to było dla mnie niewiele, czy żeby powiedzieć, nie była to żadna realizacja mojego snu, bo mój sen to było, no właśnie, być może zobaczycie na Facebooku zdjęcia na koniec webinaru pokazuję, co jest moim snem, co dla mnie oznacza sukces, co oznacza wyjechać i żyć gdzieś pod palmami, albo w jaki sposób korzystamy z wolności finansowej. Miałem większe sny niż tylko raz na rok wyjechać 2 tygodnie do Tajlandii, co robiłem też pracując w banku, tak? Z kolegą wyjechałem raz 2 tygodnie do Tajlandii. Nawet mam zdjęcia gdzieś, słuchajcie, z tamtej wycieczki. Ale wracając do czatu, nie udało mi się. Dlatego wam mówię, że to nie jest tego typu historia, że facet po super uniwersytecie, z super wsparciem rodziny, czy z fajnym backgroundem życiowym, wyjeżdża do domu tradingowego w Londynie albo zatrudnia się w banku, później zostaje hedge fund managerem, jest milionerem, zarządza setkami milionów dolarów, ma łeb jak sklep, jest szczęśliwym, czy skromnym, czy nieskromnym milionerem, żyjąc w Wielkiej Brytanii, w Nowym Jorku, czy tak jak ja na południu Meksyku, czy jeszcze gdzieś indziej. To nie jest tego typu historia, słuchajcie. W domu tradingowym okazało się, że dyrekcja tego domu, część dyrekcji była fantastyczna, ale nasz bezpośredni przyłożony był jakimś eksmilitarnym katem, który dosłownie stał i wrzeszczał nad ludźmi, także atmosfera była w sumie straszna, przynajmniej grupy początkującej traderów. Także okazało się, że jedynie straciłem pieniądze, czas i zdrowie. 2 lata zajęła mi rehabilitacja mojego kręgosłupa i olbrzymich bólów, jakie miałem po stresie, po urazowym stresie, po tej pracy, po ambicji, którą włożyłem w to wszystko, co się działo tam. I wtedy miałem szansę się odrodzić, tak? Nie wróciłem do już żadnej pracy, słuchajcie, po tym domu tradingowym, po banku. Miałem już dosyć pracy, stwierdziłem, że na spokojnie, bez tej ambicji milionów dolarów w rok czy w 2,
podejdę na spokojnie do rynku. I wtedy zaczęły się pojawiać, spokojnie, miesiące później zaczęły pojawiać się moje pierwsze sukcesy, o których usłyszysz czy zobaczysz dzisiaj w praktyce. Także słuchajcie, to jest jakaś wytrwałość, która pomaga iść naprzód, że ja nawet wtedy w tamtym ciężkim momencie, to był rok, słuchajcie, 2009, nie zrezygnowałem i już rok później, w 2010 roku, dzieliłem się bezpłatnymi analizami właśnie na naszej stronie Forex jest Trader, a w 2012 roku wyjechałem już na Karaiby. Czyli to był przeskok, słuchajcie, 2-3 lat samodzielnego handlu, bez żadnego szkolenia, bez żadnego większego przygotowania, oprócz tego, co już miałem z banku. No, czyli miałem jakoś, powiedzmy, niemałą wiedzę, tak? Ale nie było to wszystko, co potrzebowałem na rynku, tak? Tak jak piszecie, jakby mi się udało w domu tradingowym, to może bym tam został, nawet mimo tych, nazwijmy to, takich sobie warunków ogólnie, tak? Z ludźmi, którzy tam pracowali. Bo ludzie byli super ogólnie w tej pracy, ale no wystarczy jeden zarządzający biurem, czy bezpośredni twój kierownik, który wrzeszczy nad tobą, słuchaj, i życie jest nie do zniesienia, tak? Także słuchajcie, zmieniłem swoje życie. W czasie rehabilitacji wróciłem do handlu, uzdrowiłem swój kręgosłup, uzdrowiłem swój umysł i uzdrowiłem swój handel. To były 2-3 lata ciężkiej pracy, tak? 2-3 lata ciężkiej pracy i w 2010 roku nastąpił przełom, tak? Gdzie zacząłem pokazywać właśnie powtarzające się układy, zacząłem pokazywać, jak to działa w praktyce, zacząłem pokazywać, że to jest rzeczywiście sukcesywny handel. I część ludzi zaczęła nie tyle kopiować, bo to nie jest kopiowanie zagrań, ale używać tej samej strategii, tych samych momentów, tak? Także to były już czasy, gdzie nie spędzałem po 12 godzin z wykresami, tylko po 3-4 godziny na wykresach i moje życie zmieniło się wtedy dramatycznie. Od 2012 roku spędzam po 3-4 godziny, słuchajcie, w pracy z wykresami. Jest to symboliczny czas w stosunku do tego, gdzie pierwsze lata dosłownie spędzałem po 8-10 godzin dziennie, czego wam nie życzę i dlatego, jeżeli jest jakaś droga na skróty, a pokazujemy tutaj bardzo szczegółową wiedzę, jak osiągnąć sukces, jak powtarzać pewne rzeczy, jak ominąć rzeczy, które nie są potrzebne w ogóle w handlu, to jest pytanie, czy skorzystałbyś z czegoś takiego, tak? No to jest 7, 8, 10 lat handlu, nie tylko mojego, ale różnych ludzi w praktyce, w pigułce, często przedstawianego na przestrzeni miesiąca czy 2 miesięcy czasu dosłownie podczas szkolenia, tak? Kolejnych godzin. Także pytanie do was w międzyczasie, słuchajcie, jak długo wy jesteście na rynku, tak? Patrzę tutaj na czat. Jak długo wy tradujecie? Czy dopiero zaczynacie z rynkiem? Czy już tradujecie od miesięcy? Czy być może od lat? Zobaczycie, że są też z nami osoby, które być może są na kursie. O, pytanie też, czy są osoby, które są na kursie Forex jest Trader? Tutaj piszecie rok, pół roku, dopiero zaczynam, 3 lata. Jestem, Krzysztof, ja jestem, tak. Są osoby, które są dzisiaj z nami na kursie, także możecie też się... Tymek, ja chciałbym zacząć, okej. Okay. Także słuchajcie, od 2010 roku prowadzę projekt Forex jest Trader. W międzyczasie prowadzę szkolenia. Tak wygląda moja stacja robocza, którą może widziałeś na którychś filmach wideo. Ale to nie wszystko, bo od 2010 roku prowadzę szkolenia również instytucjonalne i w domach tradingowych. Także to, co robimy dzisiaj dla osób indywidualnych, czyli z wami, to są odpowiedniki takich szkoleń, tak jak tutaj na zdjęciu przykładowo w domu brokerskim TMS Brokers. Być może znasz takiego brokera, jeden z większych brokerów na świecie, w Polsce. Jeden z większych brokerów w Polsce. Prowadziłem również szkolenia w domu brokerskim mBank. Wtedy to był mBank, teraz to jest mForex, nazywa się jeden z najlepszych polskich brokerów, tak? Także prowadzę tego typu szkolenia instytucjonalne od lat również dla domów tradingowych, czyli jestem zatrudniany, żeby przeprowadzić 2- albo 4-tygodniowe pełne szkolenie traderów w domu tradingowym, tak żeby przeszli ten proces od A do Z. Także ty też możesz przejść taki proces od A do Z. Pytanie, czy to dla was byłoby interesujące? Nie przeprowadzać się do Warszawy czy Londynu, bo to kosztuje sporo pieniędzy i czasu. Już nie mówię o wysiłku fizycznym, emocjonalnym, który doprowadził do złamania mnie w środku, tak? I do problemów ze zdrowiem. Czy dla was jest interesujące przejście takiego procesu od A do Z? Bo tutaj ten proces możemy przejść, słuchajcie, no co najmniej, jeżeli nie 20-30 krotnie szybciej, bo od razu czystą esencję pokazujemy, także przejdziemy za chwilę do trade'ów,
powtarzalnych, tak? Tutaj przykładowo jeden z wyników, który też nie jest z tego miesiąca, za chwilę będę pokazywał wyniki z tego miesiąca, czy co się dzieje na ostatnich tradeach. Tutaj z 50 tysięcy zrobiliśmy 33, to jest mój wynik, tak? Tutaj widzimy, coś się dzieje na koncie, aż w którymś momencie zaczynam budować pozycję. Pozycję, która trzymana jest dosłownie czasami kilka dni. To jest jeden z przykładów, nie tyle, że można podwoić konto, bo większy kont nie zawsze celem jest podwolenie ze 100 zrobienie 200, ale ze 100 zrobienie 150 czy 170 tysięcy. Przykładowo jest możliwe, jest normalne, aczkolwiek nie jest to pierwszy tydzień handlu początkującego tradera. Od razu mówię na początku, tak? Na początku tego szkolenia. Kamil, po zwycięskich układach zacząłem wypływać paterny i w tym miesiącu już 3370 zł do przodu. Super. Super, super, super. Cieszę się, że tradujecie. Słuchajcie, w międzyczasie tu mam kilka czy mnóstwo katalogów, które będę za chwilę pokazywał, transakcji typowych, powtarzających się. Na start dla osób, które dopiero są z nami pierwszy raz i patrzą na wyniki, czy coś się dzieje, wow, czy że jest grupa ludzi, którzy w ogóle robią to w praktyce, bo może wcześniej nie wiedziałeś o tym, tak? Czy byłeś w jakichś innych grupach, gdzie jest chaos wiedzy, czy każdy robi coś innego, czy każdy zadaje jakieś odpowiednie, czy wręcz głupie pytania czasami. Niby każde pytanie jest mądre, ale jak 100 razy słyszysz to samo pytanie, to czasami zastanawiasz się, okej, czy my nie czytamy tych podstaw czasami od zera? Wystarczy przestudiować raz w jednej dobrej grupie, czy jedną książkę przeczytać, żeby nauczyć się fajnych rzeczy. Już mamy te pytania proste z głowy i możemy zająć się bardziej zaawansowanymi rzeczami. Czyli słuchajcie, powtarzający się układ tutaj, pattern numer 2 widzimy na wykresie. Czyli przeszliśmy od razu do jednego najczęściej powtarzającego się układu. Czyli za chwilę będziemy patrzyli na platformach, gdzie będziemy widzieli duży spadek, taki przestój i dalszy kolejny spadek, tak? To jest jeden z najczęściej powtarzających się układów. Tego typu układ występuje na różnych wykresach różnych instrumentów. Za chwilę pokażę, ile można na tym zarobić, czyli co się dzieje na tych układach, jak już tradujemy w praktyce, tak? Także mamy tutaj pierwszą falę spadkową, występuje pattern, gdzie zajmujemy pozycję, mniej więcej w tych obszarach, ze stop lossem powyżej, czyli z jakimś rozciągnięciem stop lossu, tak? Ten odcinek, osoby, które są już na kursie, czy przeszły tego typu szkolenie, ile jest warty tego odcinek? Na oko, dajmy na to, że jest to euro-dolar, tak? Na wykresie H1 czy innym, ile warty jest tego typu odcinek, jakbyśmy tradowali jednym dużym lotem? Czyli nie jakoś bardzo mało, ale też nie jakoś wygórowaną czy dużą pozycją, nawet jak na start. To jest pytanie do Was na czacie. Zobaczymy, czy spłyną jakieś odpowiedzi. Najprościej odpowiedzieć w pipsach, tak jak chociaż Fybek tutaj przykładowo odpowiedział 4000, tak? Za chwilę przejdziemy do tego. Łukasz 100, Sławomir 60 pipsów, Patryk 50 pipsów. Patryk jest chyba najbliżej tutaj. Ten odcinek to jest około 50 pipsów, tak wygląda, tak? Więc będzie to około $500 jednym dużym lotem tradując, czyli około 2000 zł. Kto był najbliżej, słuchajcie? No może jeszcze spłynie tu jakaś odpowiedź, tak? Najbliższa. Także słuchajcie, to jest najczęściej powtarzający się pattern. Teraz przejdźmy od razu może na platformę na żywo, słuchajcie. Teraz spoglądamy na platformę realną. To jest akurat mForex, jeden z polecanych brokerów. Za chwilę Wam pokażę jeszcze coś innego. Albo przejdziemy na kursie na innej platformie realnej, słuchajcie. Mam aktualnie otwartą pozycję. Zobaczcie, co się dzieje tutaj. Mamy otwartą pozycję, to jako ciekawostkę pokazuję, jakie są możliwości handlu. Za chwilę omówimy na sucho, co się tutaj wydarzyło. Był odwrót na rynku S&P 500 i tutaj otwierałem 5 lotów jako potencjalny wzrost. Mówię, na wszelki wypadek, jak ten rynek będzie rósł, to ja chcę być w nim w tej pozycji. Ja wiem na szczęście po latach i setkach takich transakcji, co zrobić, jak ona zacznie spadać, tak? Czy zamknąć ją z małym zyskiem, z małą stratą, czy ją reotworzyć i zarobić na tych spadkach. Tym się różni profesjonalny trader od początkujących. Na początku, jak startowałem z handlem, to ktoś mógłby zadać pytanie, ok, czemu tu wszedłeś w rynek, czemu nie w tym poziomie i tak dalej. To są odpowiednie pytania, ale po 10 latach my mamy inne pytania jeszcze lepsze. Nie mamy pytania, dlaczego tutaj wszedłem w rynek, tylko dlaczego wszedłem bez strachu tutaj w pozycję długą, czy tutaj jeszcze raz w pozycję drugą, dwoma kolejnymi lotami, tak? 5 lotów i 2 loty, w sumie tu jest 7 otwartych lotów. I dlaczego nie bałem się tego, że rynek odwróci, tak? Odpowiedź
jest bardzo prosta i poznasz ją na kursie, tak? Ja wiem po prostu, jak odwrócić pozycję, gdzie ją zamknąć i gdzie tradować ze spadkami, jak tutaj kolejny spadek, gdzie jeszcze więcej, szybciej mógłbym zarobić na tym, tak? Notabene te dwie pozycje mógłbym zamknąć już zyskiem. Zobaczcie, ile tu jest przykładowo, o jakim zysku potencjalnym mówimy, tak? Ile tu jest pipsów? Ile tu jest pipsów od tej zajętej pozycji? Tu jest 130 pipsów, czyli jednym dużym lotem to jest $130. Czyli 5 dużych lotów, ile to będzie? Około $800. Ta pozycja tutaj, 5 dużych lotów, tak? I to jest jeszcze druga pozycja. To taki tylko przykład tego, jak nieduży ruch na rynku może wyprodukować te 500, 800, 1000, czasami pokazujemy 2500, 5000 dolarów. $5000 dziennie. I to nie tylko ja, bo teraz głównie wy pokazujecie na tej grupie, tak? Czyli ja troszeczkę wycofałem się, czy nie mam czasu, czy nie mam ochoty po prostu postować cały czas, słuchajcie, na grupach to, co się dzieje w praktyce, czyli jak tradujemy, gdzie transakcja jest zajęta, tak? Dlaczego na tym poziomie, dlaczego na nie innym, tak jak tutaj Bartosz Rodę postuje pattern numer 2. Czyli powoli już zaczynacie widzieć pattern, który pokazywałem, postowany w naszej grupie, na tradach na żywo. Tutaj Krzysztof pisze, jak myślicie, short na H1, tak? Tutaj zobaczcie, potencjalny short, czyli potencjalny pattern numer 2 do spadku, ale również do odwrotu do góry. Także bardzo fajne momenty w jedną i drugą stronę, jak ktoś wie, jak tradować. Jak tej wiedzy nie posiadamy, to niestety wejście w rynek zawsze jest ze strachem, z niepewnością. Nie wiemy, co się dzieje, nie wiemy, jak się zachować, nie wiemy, co dalej i tak dalej, i tak dalej. Tutaj przykładowo Krzysztof, 2 czy 3 transakcje na spadku. Ja podobnie też traduję, także przez chwilę myślałem, że to moja transakcja, a to Krzysztof Małkiewicz, tak? Jeden z członków grupy. To jest grupa zamknięta. Ja, słuchajcie, wyjątkowo nie na każdym webinarze udostępniam link do grupy zamkniętej na Facebooku. Tak normalnie macie dostęp do grupy otwartej, która ma tutaj 10 tysięcy ludzi. Czy macie ochotę na dostęp do grupy zamkniętej, tak żeby dołączyć i zobaczyć sobie, jak ludzie już tutaj tradują, powiedzmy profesjonalnie, tak? No bo już wiemy, jak wchodzić w rynek, widzimy, jak oni zajmują transakcje. Niektóre to są nieduże transakcje, a niektóre już na setki tysięcy dolarów, tak? Czyli widzicie już praktycznie profesjonalnych inwestorów indywidualnych. Przesyłam, słuchajcie, link do grupy. Właśnie wkleiłem na czacie, także to jest pierwszy taki mały bonus od nas, dla was. Link do Facebook grupy zamkniętej. Także ja będę musiał tutaj, spływają zaproszenia i będę musiał was zaakceptować. Po spotkaniu to się odbędzie, tak? Także możecie wysłać zaproszenie i ja zaakceptuję wszystkich, którzy dołączyli tutaj podczas spotkania. Tutaj widzicie jakieś wyniki czy pierwsze trady Mariusza, tak? Czasami to są trady, słuchajcie, niedużym wolumenem, a na innej platformie katują większym wolumenem, tak jak ja pokazuję na jednej platformie $1000, jak robię trady, a to nie znaczy, że nie mam, słuchaj, obok platformy 30 czy 50 tysięcy dolarów otwartej, tak? Po prostu niektóre rzeczy dzielimy się, a niektóre z nich nie chcemy wyskakiwać przez szereg. Tak było 10 lat temu i tak jest teraz, tak? Nawet jak będę zarabiał 100 milionów na tym, daj Boże, czy ty, to nie znaczy, słuchajcie, że będę postował takie trady na lewo i prawo, pokazując ludziom, szczególnie w Meksyku, wręcz tutaj nie pokazujemy takich rzeczy, jak ktoś ma nawet $1000 przykładowo, to nie ma się co tym chwalić. To jest odwrotność biedy czy niedostatku w stosunku do dostatku i faktycznie ludzi, którzy zarabiają większe pieniądze, tak? Że wtedy po prostu ci ludzie, zauważyłem ze swojej też perspektywy, nie chwalimy się tak bardzo, tak? Możemy pokazać jakieś tam rzeczy, czy pokazujemy wyniki finansowe, czy wiadomo, są istotne kwestie w zanadrzu, ale nie wszyscy tutaj na grupie pokazują swoje wyniki finansowe, ale trady widzę, tak jak ja zawsze wklejałem, są wklejane i będą, także jest to fantastyczna sprawa. Także wracając, słuchajcie, do naszej prezentacji, czy tego ogólnie, co się dzieje na szkoleniu, czy w jaki sposób można z tego korzystać, tak? Tutaj przykładowo 45 pips, jednym dużym lotem to jest $450, tak? I tych zachowań na różnych platformach naprawdę, naprawdę możesz znaleźć dużo w przeciągu dnia, tak? Tutaj już są screeny tradeów kursantów, poszczególne, tak?
checklista, którą otrzymujesz podczas kursu. No dzisiaj otrzymasz ją jako bonus na koniec spotkania, ale żeby wykorzystać tą checklistę w praktyce, no potrzeba co najmniej kilkadziesiąt godzin wykładów, dokładnie jak z każdych punktów omawiamy, co robimy, jak to wygląda w praktyce. Także za chwilę opowiem Wam, na czym polega kurs 3-miesięczny mentoringowy na żywo. Ale najpierw przejdźmy jeszcze, słuchajcie, do tego, co dzieje się i w grupie, i co dzieje się na rynku, czyli ogólnie z czym mamy do czynienia, co się dzieje na rynku. Teraz szukam tutaj platformy w tle, okej. Mamy w tle platformę, słuchajcie, co się dzieje. Najprościej znaleźć powtarzające się układy, wystarczy otworzyć tak naprawdę jakąkolwiek platformę, tak? Jak ktoś patrzy pierwszy raz na wykres, to nie do końca może wiedzieć, jak tutaj się odnaleźć, tak? Jak ja zaczynam rozrysowywać rzeczy, czy zaczynam w powtarzalny sposób pokazywać rzeczy, kiedy, w jakich momentach wchodzimy w rynek, jakie zachowania występują stosunkowo często, w jaki sposób znajdujemy przyspieszenie na rynku, jak odebrać właśnie te 50 czy 30 pipsów, to nie musi być 50, to nie musi być 30, to może być 20. Ile pipsów odbieramy na koniec miesiąca, żeby być, no, nazwijmy to zamożnym, czy żeby osiągnąć wyniki finansowe, jakie chcemy? To jest pytanie do Was, słuchajcie, na czacie. Ile pipsów musimy odebrać na koniec miesiąca, żeby można powiedzieć, ok, osiągnąłem super zysk, ok, to mi wystarczy, albo ok, zarabiam takie pieniądze, jakie bym chciał. Tutaj pojawiają się liczby pipsów, 20 pipsów, 200 pipsów, 10 tysięcy pipsów, 1000 pipsów. Tak, słuchajcie, 20 pipsów jednym dużym lotem to będzie $200, ale 20 pipsów 10 dużymi lotami to już jest $2000. I tu jest Wasza odpowiedź, tak? Wielkością lota sterujemy, może być to 20 pipsów na koniec miesiąca. Na tym tradzie, którym przed chwilą Wam pokazywałem, tutaj już jest 130 pipsów, słuchaj. Także teoretycznie jednym tradem, czasami odpowiednim wolumenem, można by zamknąć nie tylko miesiąc, ale cały kwartał na plusie, zarabiając te swoje 10, 12 czy 17 tysięcy dolarów, czasami w jednym tradzie. Ale w jaki sposób do tego dojść, tak? Bo ktoś to zaczyna pierwszy tydzień, wiadomo, że nie odnajdujemy się tak dobrze na rynku, żeby tradować od razu 5000 dolarów, czy nie widzimy tego, co dzisiaj staram się Wam pokazać, tak? W jaki sposób powtarzają się transakcje. Tutaj akurat pokazuję pattern numer jeden. Pattern numer jeden, słuchajcie, to jest tego typu powtarzający się pattern. W dużym spadku mamy realizację zysku, po której dalej jest kontynuacja. To jest bardzo często powtarzający się pattern. Zobaczcie, po każdej większej fali, prawie po każdej większej fali, mamy tego typu pattern. Po każdej fali spadkowej mamy tego typu pattern numer jeden. Nie tylko na eurodolarze, ale na różnych powtarzających się instrumentach. To jest jeden z patternów, o którym mówimy, tak? Teraz przechodzę na instrument złoto. Złoto, typowy instrument na kontraktach futures, czytaj również na Forex. Mamy tutaj dwa istotne patterny. Jeden z patternów, który ostatnio tradowaliście w naszej grupie również. Drugi pattern, pattern numer dwa. Pattern numer dwa typowo, tak? I pattern numer jeden, o którym przed chwilą wspomniałem. Zobaczcie, to jest tylko na przestrzeni odcinka jednej fali. Jeżeli ktoś by mnie pytał, w jaki sposób zarobić pierwszy $1000, to ja bym powiedział, naucz się dwóch najczęściej powtarzających się patternów, a być może na koniec tygodnia, być może powtarzam, tak? Mając odpowiednią wiedzę, albo przynajmniej w pigułce, w jaki sposób zajmujemy pozycję, o której godzinie, czy o 9 rano, czy o 17, kiedy to się dzieje, jak stop loss przystawić na zero. Takie podstawy musimy wiedzieć. Mając tą wiedzę, a to można opanować w tydzień, dwa, trzy, jesteś w stanie zarobić tyle pieniędzy w tydzień, dwa, trzy tygodnie czasu i to jest taki pierwszy nasz goal na kursie, żebyś w ciągu 3-4 tygodni odebrał pierwszy $1000 na rynku podczas kursu mentoringowego, czyli 3-miesięcznego kursu, który już podczas, tak jak Rafał tutaj pisze, P6, tak? P6 to jest, słuchajcie, ten trójkącik, Rafał pisze P6, tak? To jest jeden z patternów, który tutaj wykonał spadek właśnie kilkudziesięciu pipsów. Na złocie te różnice punktowe są duże. Słuchajcie, te 200, ponad 200 pipsów, które jest tutaj widoczne w środku tych liczb, 216, to jest liczba pipsów, to jest $2000 jednym dużym kontraktem tradując.
I to jest, słuchajcie, pół godziny, 45 minut handlu odpowiednią wiedzą. Oczywiście mniejszym kontraktem tradując to było $200, ale też to jest niezły wynik, nawet jak dla mnie, słuchajcie, jakbym każdego dnia odbierał, no może $200 to nie jest dla mnie dużo, ale jakbym odbierał każdego dnia chociażby $500, no to już jestem spokojnie żyć w takim stanie, jak żyję aktualnie, myślę, tak? No bo byłoby to ile? $15,000 miesięcznie, no może $10,000 miesięcznie. Trochę mało jak dla mnie, jeżeli mówimy o odbieraniu zysku z rynku, szczerze mówiąc. Także jesteśmy już na innym poziomie odbierania zysku, czy ogólnie zarobków. Mam na myśli na Forex, czy jak prowadzę kursy też internetowe, które mają odpowiednią wartość, tak? Po prostu człowiek dorasta do tego, żeby zarabiać troszeczkę więcej pieniędzy. I przez troszeczkę więcej, to mam na myśli 10, 20, 50 tysięcy dolarów miesięcznie. I jeszcze więcej później, tak? Ale od czegoś trzeba zacząć. Od zarobku tych pierwszych 200, 350 dolarów w powtarzający się sposób, prawda? Także to są, słuchajcie, transakcje na złocie, bardzo ciekawe. Tutaj mamy pattern numer 2. Jeszcze to, co chciałem wspomnieć, mówiłem wam, że na sucho przejrzymy transakcje. Zobaczcie, na S&P 500 mamy takie momenty. S&P 500 to jest indeks, czyli zbiór akcji, 500 akcji w Stanach Zjednoczonych. Zobaczcie, co tu się stało. Który to jest powtarzający się pattern? Tutaj mamy jeden, drugi i trzeci, taki sam powtarzający się pattern. Notabene jeden z najlepszych na rynku, jeżeli mówimy o instrumentach lewarowanych czy instrumentach akcyjnych. Typu indeksy albo akcje. Negacja od dołu to jest jeden z najlepszych popytowych patternów, układów. Dlaczego? Dlatego, no może wy za chwilę odpowiecie, tak? Bo z jakim wkładem? 20-10 tysięcy złotych? Tak, czy z mniejszym wkładem, tak? Z mniej wkładu wystarczy na początku, tak? Tak jak Rafał pisze, możesz zacząć z 1000 złotych, tak? Wkład jest naprawdę nieduży na rynku, wymagany, bo mamy tutaj lewar 1 do 20 albo 1 do 100 nierzadko, tak? Zależy na jakiej platformie tradujesz, to już zależy od was. Także... Kev, znowu to samo pytanie. Jaki trzeba mieć wkład własny, żeby kursem te $1000 wyciągnąć? Okej, rozumiem, to już piszecie, tak? No mówimy o kilku tysięcy złotych, nawet nie. Słuchajcie, ja na studiach kupowałem pakiety akcji za 20, 30, 40 tysięcy. Pakiety jednego banku PKO BP potrafiłem kupić jednego dnia za 20, 25 kawałków. To było większość pieniędzy, które miałem na koncie. To nie było konto 100 tysięcy czy miliona złotych wtedy, ale miałem 35 tysięcy, więc za 20 wchodziłem pakietem akcyjnym, tak? My mówimy dzisiaj na rynku Forex o tym, że potrzebujesz te 2, 3 tysiące czy 1000 złotych, żeby zacząć tradować na rynku, tak żeby to konto zrobić pierwsze 100, 200, 350 tysięcy dolarów na nim, tak? Także taki jest wkład własny na start. Także słuchajcie, to jest jedna z takich powtarzalnych transakcji. Który to jest pattern? Mieliście odpowiedzieć na czacie. Czy jest ktoś z nami dzisiaj, kto wie, który to jest pattern powtarzający się na rynku? Przemek, P6. Chyba nie. Inny, ale to nie ma znaczenia, jak go numerujemy. Wprawdzie jest to pattern numer 8, czyli negacja od dołu, ale... To nie ma znaczenia. Ważne, że wiesz, jak tradować ten pattern. W jaki sposób tradować, w jaki sposób otwierać pozycję. Teraz przejdę na platformę, gdzie mamy otwartą pozycję. Tutaj. Tylko to jest wykresem 5, szczegółowo pokazujący, co się dzieje. Teraz przełączę go na M30. Będziecie mieli ten sam widok. Widzicie już, gdzie są otwierane pozycje? Ma to więcej sensu? Zobaczcie. W tym momencie, czyli po pełnej negacji, czyli... Inaczej w tym momencie otwierana pozycja pierwsza, tak? Druga pozycja po teście. Zobaczcie, tu jest test. Ja nawet nieświadomie już to robię. Ja nie patrzyłem na wykres M30, tylko M5. I patrzyłem, który jest dobry moment na otwieranie pozycji, tak? Stop lossy, słuchajcie, zabezpieczone można przestawić już na zero. Czyli można ustawić stop lossy tak, żeby pozycja nie mogła wejść w stratę. Ja trzymam ten wykres z boku. Tak? Więcej nauczysz się na kursie mentoringowym. Tu wam staram się pokazać po prostu pewne metody powtarzalności tego, co robię dzisiaj, nawet podczas tego spotkania. Już nie mówię o tym, jak oglądam wieczorem Netflix, jest środek nocy w Polsce, u mnie jest 20, u was jest druga w nocy, a ja sobie traduję oglądając Netflix, to znaczy oglądam Netflix, a z boku coś klikam, bo to ma dla mnie niedużą wartość. Jak to są transakcje kilkuset, czy tam tysiąca, dwóch tysięcy dolarów nierzadko, to dla mnie to jest tak nieduża wartość, że ja w ogóle się tym nie stresuję już.
ale do tego też musimy dojść. Jakby to był trade, słuchajcie, 100 tysięcy dolarów, czyli waha się, że chwilę jest 90 tysięcy dolarów, po chwili 110 tysięcy dolarów, no to wtedy większa uwaga jest potrzebna ku temu po to, żeby, no żeby mieć to pod kontrolą, tak? A jak to są nieduże trady, to naprawdę można, po jakimś czasie można się tym bardziej bawić, tak? Bardziej można się tym bawić. Teraz tak, trady, wyniki, co się dzieje. Patrzę tutaj w katalogu naszym, tak? Ilu zysku już na tych pozycjach? Możesz policzyć, Kevin. Jak to jest 5 lotów i 2 loty i jest tam ze 100, nie wiem, 30 pipsów przykładowo, to możesz policzyć mniej więcej, ile to będzie, tak? Na oko. Ponad kilkaset albo kilkanaście set dolarów. Co jeszcze? Wyniki, słuchajcie, wy postujecie w naszej grupie wyniki swoje od lat. Są to wyniki z ostatnich lat, które teraz pokazuję, czyli transakcyjne, właśnie w tego typu transakcjach, w jaki sposób przechodziliście kurs, tak jak Locjan. Tutaj witajcie, plus 350 dolarów. Czasami krótko piszecie, szkoła Michała, czy tam pattern numer 2. Inaczej to są listy referencyjne, 2012 rok, listy referencyjne, o które prosiłem was przed laty. Teraz prościej na Facebooku po prostu pokazać swoje opinie. Tutaj z Cypru 2011 rok przykładowo, listy referencyjne. To było z czasów, kiedy prowadziłem szkolenia i prosiłem jeszcze, prześlij mi faksem takie referencje, jak już zarabiasz na rynku, tak? Czyli miesiąc po szkoleniu z reguły, czy tydzień, czy czasami już podczas kursu nawet, tak? I ludzie, różne osoby przesyłały tego typu wyniki, swoje kursy, a teraz już przesyłacie to po prostu na Facebooku. Tutaj znowu kolejny screen, to są referencje z domu tradingowego. To akurat 2016 rok, gdzie prowadziłem też szkolenia. Także próbuję wam pokazać, że jest to jakaś dłuższa historia, a także dłuższa wiedza, gdzie moglibyśmy tutaj cały dzień pokazywać wasze wyniki, to co się dzieje, to co robimy. Na spotkaniu na pewno za chwilę pokażę wam jeszcze jedną fajną rzecz. Na spotkaniu. Chciałem wam pokazać jeden z trade'ów, który nagraliśmy, czy nagrywaliśmy ostatnie trade'y, słuchajcie. Także zostajcie z nami do końca. Pokażę wam trade, w jaki sposób zbudowałem tutaj kilkanaście, a później 20 tysięcy złotych na właśnie S&P 500, czyli takim instrumencie, jak przed chwilą patrzyliście, oraz na ropie. Także zobaczycie wyniki finansowe i też w przyszłości prześlemy wam to wideo, także będziecie mogli troszeczkę więcej zobaczyć. Taki mały show, tak? Bo niektóre wideo instruktażowe mają 10-15 minut, one są w kursie zawartym w całości i tam rzeczywiście możesz się nauczyć, jak ten trading wygląda, bo punkt po punkcie pokazuje, jak wchodzimy w rynek, co się dzieje, tak? Co się dzieje w praktyce, co się dzieje w praktyce. Słuchajcie, z takich ważnych rzeczy na Facebooku był konkurs jak zarobić 3 miesiące w 10 tysięcy w 3 miesiące i postowały tutaj trzy osoby, które mogły wygrać kurs mentoringowy, czy jedna osoba mogła wygrać kurs mentoringowy o wartości 15 tysięcy złotych. I teraz właśnie rozlosuję to, okay? Znaczy to jest już rozlosowane, mamy tutaj trzy osoby, wklejam wyniki tego konkursu, czyli kto otrzymuje kurs o wartości 15 tysięcy złotych, kto otrzymuje dostęp do grupy zamkniętej dodatkowo. Bum, właśnie wkleiłem, słuchajcie. Artur Krysa, 3-miesięczny kurs mentoringowy otrzymuje bezpłatnie, czyli kurs o wartości, słuchajcie, 15 tysięcy złotych. Artur wygrał całkowicie za darmo, biorąc udział w naszej zabawie. Agnieszka Faber-Krzyśków otrzymuje pakiet Gold. Pakiet Gold to jest, słuchajcie, taka nauka z miesiąca na miesiąc w abonamencie niedużym, kilkuset złotych. Natomiast to, co, z czym startujemy teraz, to jest potężny, pełny kurs mentoringowy, który właśnie pokaże wam odrobinę w środku, co się dzieje w takim kursie. W środku kursu, słuchaj, 3-miesięcznego mentoringowego mamy 12 kursów na wideo. Każdy z tych kursów, tak jak zaawansowany kurs na wideo, to jest wartość kilku tysięcy złotych. Te kursy normalnie kosztują 3,5, 1500, 2000 złotych. One wszystkie w kursie mentoringowym, kursy o wartości ponad 20 tysięcy złotych, są już zawarte w całości. Jeden z takich kursów, przykładowo jak zaawansowany kurs na wideo, tutaj właśnie go pokazuję, ma trzy części, kurs początkujący, średni, zaawansowany. To jest ponad 100 przykładów z rynku, takie jak dzisiaj omawiamy, i kilkanaście, kilkadziesiąt przykładów transakcji w tych wszystkich
wideo nagrania, które mamy w kursie już zawarte. Czyli jak skorzystasz z kursu, to w zakładce Moje kursy kurs 3-miesięczny czeka na Ciebie. No to jest akurat do wykupienia opcja, czyli przechodzimy do części komercyjnej projektu, czyli tego, w jaki sposób możesz skorzystać, w jaki sposób możesz skorzystać z kursów, które warte są co najmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych. Kursów, z którymi startujemy również w Stanach aktualnie, a kursów, które możesz nabyć trochę taniej i na żywo w Polsce. Jeszcze, wciąż, tak? Tytuł pierwszy i najważniejszy to jak zarobić pierwszy $1000 w powtarzalny sposób, na 12 powtarzając się układa. To jest, słuchajcie, zaproszenie do współpracy. Także zapraszam do zostania z nami jeszcze 5-10 minut osoby, które mogą myśleć na ten temat, żeby dołączyć do takiego kursu, albo interesuje ich, co jest w środku takiego kursu, albo, no właśnie, możesz czuć, że to jest jakaś perspektywa w przyszłości dla Ciebie. Nawet jeżeli nie na dzisiaj, chociaż jeżeli nie dzisiaj, to kiedy, tak? Słuchajcie, mamy COVID, mamy problemy w biznesach stacjonarnych, nawet problemy w biznesach online przedsiębiorcy odczuwają przez to, co się dzieje na świecie. Natomiast na platformach online, takich jak ta, tutaj słuchajcie, jest to jeden z polecanych brokerów, jest to platforma realna u brokera XM przykładowo, otwieramy pozycje praktycznie codziennie. Jak ja rozkładam tak zwany stragan, czytaj, nie obijam się tydzień, dwa, miesiąc, gdzie czasami nie traduję w ogóle przez tydzień, dwa, słuchajcie. To nie jest zawód, gdzie ja codziennie muszę wstawać o 8 do pracy, zlany potem i zastanawiam się, co dalej w moim życiu, bo brakuje mi na rachunki, czy coś jeszcze. Nie, bardziej myślę, o, brakuje mi 10-20 tysięcy dolarów do podróży po Europie, bo jak wrócę z powrotem do Meksyku, to wolałbym mieć 10, czy 20, czy tam 50 tysięcy dolarów na koncie, a nie przyjeżdżać na łyse wyzerowane konto przykładowo, bo wycieczka po świecie czasami tyle kosztuje, tak? Nie są to tanie rzeczy, jak przykładowo 2 miesiące podróżuję, wyobraźcie sobie, po Europie, mam na myśli Francja, gdzieś tam Italia, w Polsce, w Krakowie siedzę, 3-4 tygodnie wynajmuję apartament jakiś fajny, duży, czy jakieś inne fajne miejsca, zapraszam znajomych, fajnych ludzi, tak? Czyli troszeczkę idziemy już w kierunku tego, co się dzieje również w moim życiu, co za chwilę również zobaczysz, tak? Sławomir, kurs się zaczyna teraz w styczniu, czyli prowadzimy zapisy, za chwilę dowiesz się, w jaki sposób możesz przystąpić do takich zapisów. Jest to zaproszenie do współpracy z ludźmi, którzy osiągają takie wyniki, bo ci ludzie w grupie u nas już osiągają tego typu rezultaty. Jest tylko 20 miejsc na tym kursie. Także raz w roku w styczniu pojawia się edycja tego kursu, i jest to jedynie 20 miejsc. O kosztach dowiecie się podczas rozmowy telefonicznej, na którą można się umówić właśnie dzisiaj, właśnie teraz. Także mamy 20 miejsc na kursie, gdzie przeprowadzamy rozmowę telefoniczną najpierw. Za chwilę dowiesz się więcej, tak? Na ten temat. I już mamy pierwszy goal w 3-4 tygodnie zarobić pierwszy $1000 już podczas kursu, tak? Także zarobki, jakie wy pokazujecie, to jest w przedziale 500-1500 dolarów dziennie. W większości z tych 2-3 trade'ów dziennie, które odbywacie, na kursie nauczysz się, jak odczytywać czyste wykresy w 100%. Czyli po prostu wiedzieć, co się dzieje tutaj na tym wykresie. Dlaczego ja nie zamykam tej pozycji, tak? Notabene, jak ona dojdzie tutaj, to ja zastanawiam się, czy ją zamknąć, bo tego typu fala wzrostowa, ja już, jak to nie byłoby szkolenie, to możliwe, że zamknąłbym, jakbym nie prowadził webinaru, to no mogę przejść na bok i zamknąć te pozycje, ale zastanawiam się nad tym jeszcze w trakcie. Do Was mówię, patrzę na slajd i zastanawiam się, czy zamknąć te pozycje. To nie jest jakaś super podzielność uwagi, to jest jakieś drobne doświadczenie. Po prostu nie pierwszy raz patrzę na wykres z boku, oglądając film albo rozmawiając z kimś. Kiedyś rozmawiałem z moim kolegą w banku, jak pracowałem w Citigroup jeszcze, i miałem laptop otwarty przed sobą i pozycje otwarte. Wtedy jeszcze to było dla mnie stresujące. Także tam ręce mi się pociły i rozmawiałem z nim o jakichś głupotach, pierdołach, tak? A na rynku miałem otwartą pozycję mocno spadkową, która po prostu skakała, tak? Po 100-200 dolarów na przestrzeni minut. Także w kursie 3-miesięcznym dowiesz się dokładnie, jak wygląda 12 najczęściej powtarzających się układów. Dowiesz się, gdzie wychodzić z rynku po tym, jak weszliśmy dokładnie, w którym momencie wchodzić dokładnie w rynek. Także to nie jest 6, ale 3 miesiące zajęć na żywo i 12 kursów na wideo, które pokazywałem. Także potężna nauka na wideo i potężna nauka na żywo jednocześnie, czyli dwukierunkowo idziemy na kursie mentoringowym od razu, od pierwszych zajęć pokazuję, dlaczego wchodzimy w pozycję w tym, a nie innym momencie. Czyli tutaj przykładowo na wykresie euro-dolara
byłby to, słuchajcie, świetny przykład, dlaczego tutaj wykres realizował zysk, czyli wykonał tego typu pattern, tak? I dlaczego wykres zaczął spadać? I jak tu można było najprościej odebrać pieniądze? I my to też na żywo pokazujemy. Na żywo, tak? Bo czasami rynek daje szansę w danym momencie odpalenia pozycji, a czasami nie. No to na siłę wtedy nie pokazujemy tego, tylko obliczamy pozycje te, które się odbyły, czy screeny, czy wideo oglądamy, czy pozycje z ostatnich lat. Mamy z tego sporo. Sławomir, czy zajęcia są codziennie? Jak to pogodzić z pracą? Zajęcia, słuchajcie, są raz w tygodniu na żywo, gdzie ja pokazuję, co ćwiczycie cały tydzień i są nagrywane i dodawane do kursu. Także w kursie mamy już takie zajęcia nagrane z całego roku, słuchajcie, wcześniej. Tutaj w jednym kaflu, kurs na żywo version 1.0, mamy zajęcia z kursu sprzed roku, ze stycznia, z różnymi przykładami transakcji. Czyli mamy wszystko już nagrane w ogóle na przestrzeni miesięcy i lat, ale oprócz tego robimy to również na żywo i dalej dodajemy nagrania. Taka super ciekawostka, tak? Także nie potrzebujesz codziennie zajęć, bo ja ci pokażę jeden pattern na tydzień i to już jest bardzo dużo pracy, żebyś tego patternu szukał, znajdywał go, tak? Żebyś znalazł go tutaj i zastosował, odebrał ten nieduży zysk, tak? Także to jest najistotniejsze. Czy są, Damian, czy są sygnały dla początkujących? Cały handel pokazujemy, słuchajcie, od A do Z. Także jest to dla początkujących. Pokazujemy po prostu od A do Z, w jaki sposób nauczyć się handlować. Jest tutaj bardzo dużo wiedzy, 12 powtarzając się układów. Na tym skupiam się dzisiaj. O reszcie już nawet nie mówię. Są tutaj konsultacje jeden na jeden na żywo online. W grupie możesz cały czas zadawać pytania, bo jest to grupa na żywo prowadzona, tak? Także... Rafał, ja bym zadał pytanie, Rafał ma pytanie, tak? I zadał pytanie, jakie sygnały wychwyci początkujący? Początkujący wychwyci jeden i drugi najczęściej powtarzając się pattern już po pierwszej godzinie lekcyjnej. Także to jest pytanie tak, jak szybko możesz się nauczyć handlować? Już po pierwszej godzinie handlu. Już w pierwszej godzinie handlu będziesz wiedział, jak wchodzić w rynek. Bo to nie jest, słuchajcie, zgadywanie. Ja prowadzę takie same szkolenie dla domów tradingowych od lat. A sam traduję na tym od 2010 roku. Także to nie jest bardzo skomplikowane, żeby to pokazać. Trzeba tylko to przećwiczyć niedużym kontraktem, tak? Niedużym kontraktem w praktyce. Także na 3-miesięcznym mentoringu dostaniesz bezterminowy dostęp do tych materiałów wideo. Lekcje 1 na 1 są również w pakiecie. Ćwiczenia w zamkniętej grupie, czyli będzie 20 osób prowadzonych w zamkniętej grupie. Wsparcie mailowe 2-4H. Czyli pełna pomoc, która jest potrzebna, również gwarancja satysfakcji, całkowita gwarancja satysfakcji przystępując do kursu. W skrócie powiem, mamy 20 miejsc na tym kursie. Z reguły zgłasza się, w ostatniej edycji zgłosiło się 58 osób na rozmowę telefoniczną, czyli nie można wykupić tego szkolenia, czy po prostu tak, a okej, przystępuję do szkolenia, czyli... Należy umówić się na rozmowę telefoniczną. Krzysztof pyta, jaką mam gwarancję, że kurs jest skuteczny? Sam zaczniesz tradować i zobaczysz, w jaki sposób to funkcjonuje w praktyce, to raz. Dwa, mamy gwarancję też na kurs, także o tym się dowiesz więcej podczas rozmowy telefonicznej. Trzy, możesz dodać się do grupy zamkniętej na Facebooku, możesz porozmawiać z ludźmi, którzy przeszli już ten kurs i możesz zobaczyć ich trady. Także to jest co najmniej więcej niż spotkasz gdziekolwiek indziej, myślę, na całym świecie. Zarówno pod samym kątem wiedzy na rynku Forex, jak również tego, w jaki sposób będziesz tradował już podczas kursu, tak? Także słuchajcie, moment na to, żeby zmienić swoje życie, czy odrobinę dodać wiedzy do tego, co już masz, jeżeli masz już skompletowaną wiedzę, ale brakuje tej przewagi na rynku, tak? W którym momencie dokładnie wchodzić, jak odwracać pozycję, w jaki sposób być spokojnym podczas tych pozycji, tak jak ja wam pokazałem, dlaczego ja byłem spokojny dzisiaj otwierając te pozycje, bo ja otwieram w lewo i prawo, ale też nie w szalony sposób, czy jakiś niezorganizowany, tylko dokładnie wiem, w którym momencie je otwierać, w którym momencie rynek będzie rósł. No czasami rynek jest zaskakujący, tak? Ale to, co studiujemy, to 80% przewagi na rynku, czyli w których momentach wejść w rynek, w 80% prawdopodobieństwa tego, że jesteśmy po dobrej stronie rynku. Czytaj, że ta transakcja będzie rosła, co najmniej przez chwilę. Nie mówię przez 200 czy 500 pipsów, ale przez jakiś czas. Także słuchajcie, to jest taki końcowy slajd do tego, w jaki sposób
możecie umówić się na rozmowę telefoniczną. Ja teraz pokazuję Wam na platformie, jak to wygląda w praktyce dla osób, które chcą skorzystać z takiej opcji. Podnieść telefon, czy raczej ja do Was przedzwonię i umówić się na rozmowę. Rozmowa, słuchajcie, to jest 197 zł depozytu jedynie. Jest tutaj całkowita gwarancja satysfakcji. To znaczy, jeżeli nie przystąpisz do kursu, to my całkowicie zwracamy ten depozyt. To jest tylko zabezpieczenie takiej rozmowy, że rozmawiamy na serio, czy jest ktoś po prostu zorientowany na to, żeby porozmawiać te 15-20 minut o kursie. I jeżeli zakwalifikujesz się do kursu, czy będzie to kurs dla ciebie, ja dokładnie wyjaśnię tobie, jaki jest proces kwalifikacyjny, co na początku robimy, jak szybko startujemy z tym kursem. Kurs startuje na dniach już. Także słuchajcie, mam tutaj z boku dwa linki, które podam, bo tutaj z reguły kilka osób na raz zaczyna klikać w ten link, żeby on się nie przyblokował. Ja wklejam dwa linki dla osób, które chcą skorzystać z takiej rozmowy. Można kliknąć tutaj płatność online w polskim banku albo płatność PayPal. Także to jest tylko rezerwacja rozmowy. To nie jest, słuchajcie, żaden wielki krok w ruchu, chciałem powiedzieć w rynku, czy w życiu jeszcze. Jest to wstęp do dużego kroku, tak? Wstęp do czegoś ważnego. Także słuchajcie, to nie jest wielka rzecz, jest to symboliczna kwota. Każdy może przystąpić do tej rozmowy, a może być to wielki krok ogólnie w życiu, bo coś za tym może się dalej wydarzyć. Jak się okaże, ten kurs jest dla ciebie, czy zakwalifikujesz się tutaj jako jedna z 20 osób, tak? Także słuchajcie, ja wklejam dwa linki, jeden pod drugim, właśnie do takiej strony, gdzie możesz kliknąć płatność online, czy płatność PayPal, żeby zarezerwować sobie rozmowę. Klikając tutaj w te linki, również wyskoczy konieczność podania numeru telefonu i adresu e-mail, tak żebyśmy mogli do ciebie oddzwonić. Ja na przestrzeni dni będę dzwonił do Was z numeru polskiego 022, także otrzymasz też w e-mailu informację, że będę dzwonił, jak zapiszesz się tutaj na rozmowę, to otrzymasz od nas e-mail informacyjny typu dziękujemy za zapis, będę dzwonił do Ciebie z numeru 022 polskiego, tak? Także odbieraj na przestrzeni kilku dni tego typu telefony. Mi pewnie jest kilka dni roboczych zajmie obdzwonienie 40, 50 czy 70 osób, które zgłosiły się tutaj do programu, żeby przejść 3-miesięczny kurs mentoringowy, czyli pełną wiedzę w praktyce. Szukam tutaj, gdzie mam zajawkę czy instrukcję do takiego kursu. Nie mam. Mati może wklei taką stronę lądowania do tego, jak wygląda. O, tak wygląda 3-miesięczne szkolenie mentoringowe na żywo. Wstęp, czy taka strona objaśniająca, gdzie również można się umówić na rozmowę za pomocą PayPal czy przelewu. Także nie ma na razie innego środka niż poprzez rozmowę, umówienie się na rozmowę, żeby porozmawiać o tym kursie. Tak? W ten sposób my odpowiednich 20 osób szukamy do tego kursu, czyli potrzebujesz tak naprawdę trochę pieniędzy i trochę czasu, tak? I trochę optymizmu. Także po to jest ta rozmowa, nie trzeba mieć, słuchaj, żadnych olbrzymich środków, ani żadnych mocnych predyspozycji, ale szukamy odpowiednich ludzi do tej grupy. Jest to tylko 20 osób. Łukasz tutaj pyta, z jakim depo proponujesz startować? Jeżeli startujesz, to ja proponuję dosłownie kilkaset złotych czy 1000 złotych depozyt na start sobie startować, czyli pieniądze, które wpłacamy do brokera. Pierwszego tygodnia czy pierwsze dwa tygodnie, im mniej, tym lepiej, może być to kilkaset złotych, tak? Tymek, ile będzie kosztował ten kurs, bo chciałbym wiedzieć przed rozmową. O kosztach kursu, czy wszystkim, co robimy na kursie, dowiesz się podczas rozmowy. Po to jest ta rozmowa, tak? Tutaj dowiesz się o tym, jak możesz polepszyć swoje życie, czy swój trading co najmniej, oraz w jaki sposób odbierać wyniki takie, jak nasi kursanci. Przechodząc tutaj do wyników szkoleniowych, nowe trady kursantów, czyli z tej grupy, ja słuchajcie, wyciąłem tutaj kilka wyników właśnie Jan Nowak, czy Tomasz Tomek, kilka tego typu tradeów pozwoliłem sobie screeny zrobić, to są screeny tych transakcji z ostatniego tygodnia, tak? O tym dowiesz się więcej podczas rozmowy oraz ile kosztuje kurs, ile potrzebujesz na depozyt. Już tutaj mówię, że niedużo, żeby wpłacić do brokera pierwsze kilkaset złotych czy 1000 złotych, to każdy, kto interesuje się rynkami finansowymi, mam nadzieję, ma takie pieniądze. Potrzebujesz pieniądze jeszcze na kurs i żeby po prostu zacząć, kiedyś się mówiło z buta czy z grubej rury, w Polsce się mówiło takie, ja mam powiedzenia, słuchajcie, z lat 80., 90., teraz mówi się pewnie inaczej w Polsce, czyli przyjeżdżam do Polski, to w ogóle język jest nieco inny,
Justyna, ile jest czasu, żeby się zgłosić? Teraz jest czas. Także zapisy trwają kilka dni, ale tak naprawdę może się okazać, że słuchajcie, 20-30 miejsc skończy się, jeżeli nie dzisiaj, to pojutrze czy za 2-3 dni. Może się tak okazać, jak ja wykonam te 20-30 telefonów, tak? Może się tak okazać. Z reguły zapisy trwają kilka dni, a staram się te kilkadziesiąt telefonów wykonać. Także ilość miejsc jest bardzo ograniczona. Mamy 10 tysięcy osób w grupie. Część z nich już traduje w oparciu o nasz system, mimo tego, że nie przychodziła kurs, i część osób, czy z reguły 2-3 miejsca już przed startem kursu są rezerwowane, bo są to osoby, które czekają od kilku tygodni czy kilku miesięcy na tego typu kurs, tak? To jest naturalne w grupie na tyle osób. Także na koniec, słuchajcie, spotkania. Kamil, ile zarabia się po kursie? Po kursie w pierwszym miesiącu już mamy plan, żeby zarobić pierwszy $1000 w powtarzalnych transakcjach. Później przeciętne kwoty, jakie powstują kursanci, to jest pomiędzy $700 a $1200 z dnia tradingu, czyli z tych 2-3 transakcji, które robią podczas dnia. Także sami możecie policzyć, jeżeli tradują kilka dni czy 2 tygodnie w miesiącu, to jest to prawdopodobnie kilka i więcej tysięcy dolarów, czy kilkanaście i więcej. Jeżeli tradują wybrane dni robocze, to jest to kilka tysięcy dolarów wyników przeciętnych. Tradując wolumenem, tutaj mówimy o wolumenie 1,5-2 lota, patrząc przykładowo na wielkości transakcji kursantów, tak? Czyli wielkości transakcji kursantów mówią o tym, że tradują z reguły wielkością 1,5 czy 2 lotów, czyli no takie nie za duże, zwykłe transakcje detaliczne, chciałem powiedzieć, czyli drobnego żuczka, który zbiera sobie, tak jak ja czy ty, po to, żeby zarobić te 5, 10, 20, 30, później tysięcy dolarów w miesiącu, czasami troszeczkę więcej. Niektóre trady miałem wam pokazać jeszcze trade. Jeszcze raz wklejam link do tych rozmów dla osób, które jeszcze chwilę się zastanawiały, czy chcą dołączyć do tej rozmowy. Wklejam jeszcze raz 2 linki do rozmowy mentoringowej, czyli w jakiś sposób możecie ją przejść tutaj, klikając w link. Nie ma tutaj żadnego ryzyka, powtarzam. Możesz się tylko czegoś nauczyć podczas rozmowy, tylko możesz się dowiedzieć czegoś na kursie czy podczas rozmowy. Także pytanie, czy po prostu ktoś to o tym myślał, czy stoimy w miejscu kolejny rok, czy 5 lat, czy rzeczywiście chciałbyś ruszyć do przodu. Także z takimi osobami rozmawiamy na żywo. To, co miałem wam pokazać jeszcze dzisiaj, to jest ten trade, czy wstęp do tradu, do pełnego objaśnienia, gdzie na ropie tutaj zebrało się 15 tysięcy dolarów. W sumie było to, kurczę, zniknął mi, 20 tysięcy dolarów w 3 tradach na S&P 500 i na ropie. Ja tutaj tłumaczę w tradzie przykładowo, tego typu trady dodawane są do kursu mentoringowego, czyli już są gotowe objaśnienia, w jaki sposób wchodziliśmy w rynek, co się wydarzyło, dlaczego została zawarta transakcja, z czym mamy do czynienia, gdzie wchodzimy w rynek, gdzie wychodzimy z rynku. Tego typu transakcji jest więcej w kursie mentoringowej. Jest tam kilkadziesiąt tego typu transakcyjnych przykładów. Damian pisze tutaj, podałem swój duński numer. Nie ma znaczenia, ja dzwonię po całym świecie, słuchaj, z Meksyku także. Ale nasz numer będzie się pokazywał 022, polski numer z Warszawy. Mam taki numer online podłączony, tak? Polski. Albo też się pojawia z Miami 998 czy 997, już nie pamiętam. Drugi mój numer taki podłączony online, tak? Także spokojnie. Natomiast zajmie to kilka dni, póki ja się dodzwonię do was, do wszystkich osób, tak? Grzegorz, u mnie teraz 3-4 tysiące miesięcznie wyciągam z giełdy. Ostatnio Gold dał dużo możliwości. Dobrze, że przełamałem się pół roku temu. Okej, super. Cieszę się. Damian tutaj wpłacił już na rozmowę, tak? Z tego, co widzę, już opłaciłeś, super. Tutaj na webinarze co najmniej kilka osób, jeżeli nie kilkanaście, dokonuje właśnie rezerwacji miejsca na rozmowie, za co wam dziękuję. Część tych osób weźmie rzeczywiście udział w kursie mentoringowym, za co również dziękuję, czy jest to jakiś prestiż dla naszego szkolenia, czy tego, co prowadzimy na Forexis Trader. Teraz już od ponad 10 lat, słuchajcie. Co chciałem wam pokazać? Nie zdążyliśmy omówić Bitcoina dzisiaj, nie zdążyliśmy omówić akcji Tesli i American Airlines, jak również nie zdążyłem spojrzeć na tablicę danych, czyli jakie dane wychodzą w tym tygodniu. Sorry, wszystkiego w godzinę, czy półtorej, czy 2 godziny niestety nie omówimy naraz.
Na koniec spotkań często pokazuję zdjęcia na żywo z mojego życia. Tutaj jak wróciłem z Polski do Meksyku, bo w Polsce spędzam 3 miesiące wakacji. W Polsce, czytaj miesiąc w Polsce, miesiąc, dwa podróżuję po całym kraju i Europie. Z reguły od lipca do września. Także jak w październiku wróciłem do Cancun, to tak wyglądało po huraganie dwudniowym. Jeden dzień właściwie, półtora dnia trwał huragan. Tak wyglądała ulica po huraganie w Cancun. Tuż po moim przyjeździe, słuchajcie. Ale szybko, słuchajcie, pogoda tutaj zmienia się bardzo szybko i to często w dobrą stronę. Odwiedziła mnie Parka Polaków, których coachuję, czy różnych ludzi z całego świata przyjmuję u siebie w domu, którzy mnie odwiedzają, także bardzo fajni ludzie, którzy pojechali dalej na południu Meksyku, przykładowo, takie różne sceny z życia. Tutaj jedno z moich ulubionych miejsc w Tulum, gdzie mieszkam aktualnie, na plaży, obok ruin Majów. Tutaj te schodki, słuchajcie, prowadzą prawie już do ruin Majów na końcu plaży. Tu jest plaża, kilka kilometrów, to jest końcówka plaży i praktycznie ruiny Majów tutaj po lewej stronie. Także przez 2-3 miesiące spędzałem czas z fajnymi ludźmi. Teraz podczas świąt miałem troszeczkę wolnego czasu. Tydzień, dwa zrobiłem sobie wolnego właśnie, bo wiedziałem, że startujemy z programem szkoleniowym. Ja sam będę, kolokwialnie mówiąc, tłukł sporą ilość trade'ów. Codziennie praktycznie otwieram pozycje. Także sporo pieniędzy, sporo pozycji się przewija, słuchajcie, aktualnie. Tak jak ta pozycja, którą pokazywałem wam dzisiaj. Tutaj akurat dziewczyna z Hiszpanii przyjechała do Meksyku. Także podróżujemy z różnymi ludźmi w międzyczasie, fajne miejsce odwiedzamy, czy po prostu po południu przynajmniej, jak mam czas po pracy, iść gdzieś się zrelaksować, czy posiedzieć chwilę właśnie z różnymi znajomymi. O, tu jest fajny widok. W jednym z miejsc, gdzie zatrzymuję się w Cancun z reguły, super widok na plażę, jak nie pada, dzisiaj akurat padał deszcz. Także fajne widoki, fajne życie, czy fajni ludzie, praca czasami pracuję chwilę w hotelu gdzieś właśnie, czy tutaj widzicie platformę mForex otwartą na małym laptopie, gdzie w hotelu zamawiam coś do jedzenia, kawę z rana, czy siedzę na plaży weekend, czy patrzę, co się dzieje. Także Damian, jak zarobię na kursie, to przeprowadzę się do Meksyku. Jasne, albo gdzieś, gdzie kochasz, tak? Każdy ma inne marzenia, słuchajcie. Ja miałem marzenia, żeby przeprowadzić się gdzieś, gdzie jest ciepło, czy żeby żyć w sposób niezależny, wolny, tak jak chciałem żyć od małego, tak? W sposób, gdzie mam troszeczkę pieniędzy. Tutaj zdjęcie w moim domu. Dziewczyna jest ze Stanów, ale jest pochodzenia Bengali, czyli z Bangladeszu. Bardzo fajni, przebudzeni ludzie mi odwiedzają, czyli ludzie z fajnej, górnej półki mentalnej i rozwojowej w ogóle. Super ludzie, z którymi od rana ćwiczymy, robimy ćwiczenie oddechowe, czy ćwiczymy jogę, czy jeszcze robimy coś innego, tak? Czy idziemy na plażę po prostu. Także tutaj zdjęcia z mojego domu, małpy chyba próbowałem pokazać. Także takie małe zajawki, tak. Pokazuję małpy któregoś dnia. Często nad domem, tuż nad domem przychodzi jedna ta sama grupa małp, ale nie są specjalnie zainteresowane nami, czy tej ludźmi. Są bardzo spokojne. Nie tak jak na Bali, gdzie małpa może skoczyć na ciebie. Karol, gdzie można zapisać się na rozmowę? Już pokazuję. Ostatni raz wklejamy dzisiaj te dwa linki z zapisem na rozmowę. O, Mateusz już wkleił, nasz menedżer. Okej, super. Damian, jakie są koszty życia w Meksyku? Już za $1000 możesz przeżyć spokojnie w Meksyku, tak? Za $1000 miesięcznie. No, moje koszty życia w Meksyku, czasem opowiadam, że są sporo większe, ale to dlatego, że się troszeczkę rozwinąłem, czy moje finanse też się poprawiły na przestrzeni lat, delikatnie mówiąc, tak? Więc nie muszę żyć za 1000, 2 czy 3000 dolarów miesięcznie. Mogę wydać trochę więcej pieniędzy. Ale na początku, jak przyjechałem do Meksyku, to mieściłem się w 1000, 2000 dolarów miesięcznie, więc spokojnie mogłem odbierać tego typu pieniądze i trochę więcej na rynku, nawet bezstresowo, i spokojnie patrzeć na tym, jak rozwinąć to w 100 tysięcy, w milion dolarów dalej pieniędzy, oszczędności czy zarobionych pieniędzy w roku, tak? Także nawet za $500 ludzie potrafią przeżyć tutaj cały miesiąc, tak? Są też tego typu koszty, spokojnie. Także próbuję przejść do bardziej aktualnych zdjęć z ostatnich dni, słuchajcie. Patrzę na zdjęcia, próbuję przewinąć dosłownie na ostatni tydzień. Zbliżamy się tutaj do tych zdjęć z ostatnich dosłownie dni podczas świąt, czy to już są zdjęcia mniej więcej z okresu świątecznego. Z moim kolegą byliśmy w resorcie kilka dni, w
takim bardzo fajnym resorcie. Tutaj zdjęcia, kilka z resortów, także takie małe wakacje sobie zrobiłem. Trochę pojeździliśmy tu, tam, w różnych miejscach posiedzieliśmy, tak żeby odpocząć po całym roku pracy, można powiedzieć, tak? Projekty, które prowadzę, to jest trochę pracy, oprócz samego tradingu, który w tle tutaj cały czas się dzieje. Także poznaliśmy trochę fajnych ludzi, trochę ludzi pogościłem u mnie w domu, tutaj zdjęcie przykładowo, tak? Trochę ludzi przewinęło się przez mój dom, tutaj salon w moim domu przykładowo i mata po prawej stronie, na której się kładę, medytuję i tak dalej. Często północy spędzam tak. Z różnymi ludźmi też wypoczywaliśmy na plaży, czy troszeczkę tak się kręciliśmy bez większego powodu, także tak mijał czas. Tutaj dziewczyna, która wychowała się w Niemczech, ale jest z Polski, przykładowo na zdjęciu. Fajni, ciekawi ludzie ogólnie. Także tutaj Wigilia, w jaki sposób my spędzaliśmy Wigilię przykładowo. Karol, w ile miesięcy mogę stać się zawodowym traderem? Ile ludzie w banku się takimi stawali? Słuchajcie, ludzie w banku, nie wiem, też pewnie miesiące czy rok to zajmuje, ale nasz kurs trwa 3 miesiące, całkowity kurs, gdzie już podczas kursu w 3-4 tygodnie powinieneś zarabiać już pierwszy kilkaset tysiąc dolarów. Taki jest goal, tak? Także cały kurs nasz trwa 3 miesiące, natomiast może to trwać szybciej, tak? Damian, a jak z pandemią? Dwa słowa i ze szczepionkami. No sami widzicie tu gdzieś pandemię, albo żeby ktoś miał problem ze zdrowiem? Niespecjalnie. Znaczy ktoś tam zawsze ma problem ze zdrowiem, czy w ogóle z życiem, tak? Ale no widzicie w moim życiu, że ja nie mam tego typu problemów, ani ludzie, których ja spotykam i tego się trzymam. Zdecydowanie tego się trzymam, tak? Tu akurat zdjęcie dzień przed świętami dosłownie chyba, czy gdzieś koło 24 grudnia na pewno, jak widzicie po czapkach, tak? Także słuchajcie, tak wyglądały ostatnie dni nasze. Także ja was pozdrawiam serdecznie. Tutaj akurat moje koleżanki z Polski, właściwie ze Szwecji, ale które mają rodziców z Polski, także Polki można powiedzieć, które mieszkają w Szwecji. Tutaj koleżanka inna w moim domu, która odwiedzała mnie przez blisko tydzień. Później koncertowała w Tulum, czyli wciąż ma kilka koncertów w różnych hotelach, także jest muzykiem profesjonalnym, super muzykiem. Także słuchajcie, to jest taki skrót wszystkiego, co dzieje się u mnie, u nas w życiu, w projekcie, w jaki sposób można się wyszkolić, czy co jest zawarte w kursie, tak? W kursie jest około 200 materiałów wideo z kilkudziesięcioma transakcjami nagrywanymi na żywo. Właśnie tymi transakcjami, które też dzisiaj pokazywałem. To wszystko mamy udokumentowane od lat. Są przykłady transakcji wasze i to, w jaki sposób wykorzystujecie różne te i inne trady właśnie z tego kursu w praktyce. Także pytanie do ciebie po prostu, na ile dla ciebie jest to interesujące, żeby zrobić to dzisiaj, a nie za 2 czy 5 lat, bo czas leci szybko, tak? Także to jest rozmowa kwalifikacyjna, od tego zaczynamy, w ten sposób możesz przystąpić do kursu, w ten sposób możesz przejść 3-miesięczne szkolenie, w ten sposób dowiesz się szczegółów, dlaczego jeszcze bardziej warto, ile to kosztuje, jak szybko osiągniesz pierwsze wyniki, chociaż mówiłem dzisiaj o tym na spotkaniu, tak? I widzimy się wtedy w grupie zamkniętej inwestorów. Zobaczmy prośbę o dołączenie tutaj, czy osoby jakieś dołączały podczas spotkania. Tak, jest tutaj trochę ludzi, których wszystkich was dodaję z webinaru i wracamy do naszych tradeów. Także pozdrawiam was serdecznie, słuchajcie. Paulina, do kiedy można się zapisać? Do teraz. Mailowo jeszcze prześlemy pewnie informacje, także teraz. Czy teraz mogę zapłacić PayPalem? Tak, tu jest płatność PayPal po prawej stronie, także na każdej naszej stronie znajdziesz płatność PayPal też, tak? Także układów jest 12 do nauki, tak jak Paulina, gdzie byłaś Paulina przez ostatnią godzinę, czy dopiero wpadłaś może na spotkanie? Układów jest 12, a dla osób wytrwałych podaję też link do checklisty, zapomnieliśmy checklisty, tak? Fajnie, że zostaliście do końca, podaję list do checklisty, czyli lista sprawdzająca do wejścia w rynek, która jest częścią kursu profesjonalnego. Tutaj otrzymujecie ją bezpłatnie, aczkolwiek rzeczywiście jej wartość ma dopiero w momencie, jak przestudujemy te wszystkie materiały, tak, 100% wartość tych punktów w liście. Także 12 powtarzających się układów, 12 kursach wideo, w 3 miesiące nauki, w symbolicznej
cenie w porównaniu do tego, co można osiągnąć. Czytaj pierwszych $1000 zysku na przestrzeni już pierwszych 3 miesięcy handlu. Także pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się ciepło. Czat zostawiam otwarty jeszcze dosłownie kilka sekund, żebyście mogli otwierać te linki, które są tutaj na czacie. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia. Trzymajcie się. Kilka dni zajmą mi rozmowy, żeby dotrzeć do Was podczas tych rozmów. Także czekaj cierpliwie, tak? Bo widzę z cierpliwością u nas średnio. Także o tym mówię tutaj kilkukrotnie dzisiaj na spotkaniu o tym mówię. Tak? Czekaj cierpliwie po zapisie na rozmowę. Upewnij się, że mamy Twój numer telefonu, wysyłając maila do nas, tak? W ten sposób będziemy w kontakcie i odezwę się i przyjdziemy krótko, ale bardzo konkretną rozmowę, co chcesz zrobić, co chcesz osiągnąć, jak mogę Ci w tym pomóc. Pozdrawiam Was serdecznie ponownie. Do usłyszenia. Michał z tej strony, Wiśniewski. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.